głosowaniem, bo te cząstkowe wyniki wskazywały na to, że Floryda, Ohio i Północna Karolina będą należeć do Hillary Clinton. Tymczasem informacje z ostatnich minut mówią, że Floryda jednak przechyla się na Donalda, w stronę Donalda Trumpa. Przechyla się, co nie oznacza, że jeszcze Donald Trump ją wygrał. Mówię o tym dlatego, że to jest oczywiście chyba najważniejszy w tej chwili ze Stanów, bo tam jest 29 głosów elektorskich i jeśli Donald Trump chce myśleć o Białym Domu, to musi ją wygrać. W tej chwili prowadzi ponad 1 punktem procentowym, to dość dużo, a liczenie zbliża się do końca. Przechyla się na jego stronę też Północna Karolina, przechyla się Ohio, więc no, zaczyna już być groźnie. To znaczy sztabowcy Hillary Clinton mówili mi 20-30 minut temu mniej więcej, że już zaczynamy powoli świętowanie, że już zaczynamy odliczanie, że już widać metę, a tymczasem w tej chwili Trump bardzo powoli, ale wysuwa się na prowadzenie w tych trzech bardzo ważnych stanach. Pytanie oczywiście, jak to się skończy. To, co wiemy teraz, no to wydaje nam się, że ta noc będzie jednak dłuższa niż przewidywano. W tej chwili w Nowym Jorku jest 10 minut po trzeciej. Wcześniejsze szacunki sztabowców Hillary Clinton, ostrożne szacunki, ale jednak mówiły, że o 4:30 będziemy już znali wszystkie wyniki, wszystko będzie jasne. Jak na razie 15 minut temu było coraz bliżej tej jasności, kto wygra, teraz jest znowu dalej. Z punktu widzenia naszego, oczywiście to, że do ostatniej chwili nie będzie wiadomo, co się wydarzyło, jest wiadomością pozytywną, bo noc będzie pełna emocji. W studiu jest Artur Wróblewski, amerykanista z uczelni Łazarskiego. Ja cały czas nie mogę pozbyć się wrażenia, że to jest kamyczek do ogródka amerykanistów. Że wszyscy, panie i panowie, kompletnie się pomyliliście w ocenie tegorocznych wyborów, bo najpierw Trump nie miał szans na zdobycie nominacji republikańskiej. Teraz matematyka wyborcza wskazywała na to, że nie powinien mieć szans wygrania dzisiejszych wyborów. Tymczasem wygląda na to, że nie powiem, że wygrywa, bo nie, przynajmniej jeszcze nie, ale jest znacznie więcej niespodzianek, niż mogliśmy się spodziewać. Być może ma pan trochę racji. Poczekajmy, bo jeszcze nie ma końca dzisiejszego wieczoru i jeśli Hillary Clinton wygra te wybory, prawda, zdobędzie te 270 głosów elektorskich, to tak naprawdę zapomnimy za kilka lat o tym, że był taki, powiedzmy w cudzysłowie, klaun, prawda, który z Partii Republikańskiej. Może nie zapomnimy, ale w każdym razie rzeczywiście ma pan rację, że wiele osób nie stawiało na Donalda Trumpa, człowieka z biznesu, który nigdy nie był ani w polityce, ani w wojsku, prawda? Takich kandydatów rzeczywiście nie było w przeszłości. No mieliśmy Eisenhowera, który nie był w polityce, ale przynajmniej był generałem w wojsku, prawda? I w dodatku jeszcze kochanym przez żołnierzy czy część społeczeństwa jako bohater. Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj, bo widzę na podglądzie, że na przykład Wyoming 3 ma głosy elektorskie, podobnie jak dystrykt DC, który też dostał 3 głosy, mimo że nie jest reprezentowany w kongresie, nie ma kongresmenów, prawda, chociaż są tacy obserwatorzy z DC, z Waszyngtonu, to chciałbym zwrócić uwagę, że te stany małe, przy tak tutaj być może nieznaczących różnicach, są bardzo ważne. Czyli Wyoming 3 głosy, ktoś powie, ale co tam 3 tylko głosy elektorskie, a ktoś powie New Hampshire, a tylko 4 głosy elektorskie. Pragnę przypomnieć, że właśnie w tych pamiętnych wyborach z 2000 roku, to właśnie te New Hampshire 4 głosy zabrakły Gore'owi, żeby zostać prezydentem bez podliczania tej Florydy. Dlatego, że jakby wygrał to New Hampshire, które nieznacznie przegrał do Busha, to miałby wtedy 270 głosów elektorskich i moglibyśmy zapomnieć o jakimkolwiek przeliczaniu Florydy. Nie wygrał i był stosunek 266 Gore dla Gora versus 250 ileś dla Busha. I było podliczanie i przegrał, prawda, Gore. Mówię o tym, żeby zwrócić uwagę też troszeczkę nawiązując do tego, co wcześniej była mowa o ordynacji wyborczej w Stanach Zjednoczonych, że dzięki tej ordynacji i temu kolegium elektorów, który 2 czy 3 razy, ostatni raz w 2005 roku, chcieli Amerykanie znieść poprawkom, żeby zlikwidować je. Dzięki kolegium elektorskiemu stany małe również
znaczą i są ważne w amerykańskiej polityce. I to jest piękne, teraz ostatnie piękne dla demokracji. Bo każdy głos w rezultacie się liczy. Ostatnie wiadomości, Donald Trump wysunął się na prowadzenie, ma 128 elektorów, nadal są to tak zwane czerwone stany. A teraz połączymy się z hotelem Westin, gdzie ambasada amerykańska w Warszawie zorganizowała noc wyborczą. Tam jest Magdalena Skajewska i jej gość. Witam ponownie z hotelu Westin, a ze mną jest wyjątkowy gość, pani Urszula Dudziak, której chyba nie trzeba przedstawiać, wybitna polska artystka od wielu lat związana ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę mi powiedzieć, jak to jest właśnie dla osoby, która zna doskonale Stany Zjednoczone, która tam wiele lat mieszkała, jak to jest obserwować tak ważny, kluczowy moment dla Amerykanów właśnie z Polski, na takim wydarzeniu jak dzisiaj? Mała korekta, to znaczy ja mieszkałam przez 30 lat w Nowym Jorku, a Stany Zjednoczone leżą na zachód od Nowego Jorku. Także ja kocham Nowy Jork i w dalszym ciągu tam mieszka moja córka i mam tam mieszkanie i podróżuję tam bardzo często, aczkolwiek zrobiłam sobie bazę w Warszawie. Jak to jest obserwować wybory? Tutaj jest w ogóle niezwykła atmosfera w tym hotelu. Jest nas tutaj ładna gromadka, powiedziałabym. I cały czas przychodzą nowe osoby. Nowe osoby i jest bardzo napięta sytuacja, ponieważ naprawdę nie wiadomo, dokąd to zmierza i jak to się wszystko zakończy. Także trzeba być tutaj do białego rana i wygląda na to, że dotrwamy tutaj. Jest też dużo takich elementów amerykańskich tutaj podczas tej nocy wyborczej, prawda? Czy tego typu imprezy, tak jakbyśmy mieli porównywać właśnie z polskimi tego typu wydarzeniami, czy to widzi pani jakieś duże, uderzające różnice? To znaczy ja w ogóle, jak przyjechałam do Nowego Jorku w 1973 roku i tak podsumowując ten okres takiego pobytu stałego tam przez 30 lat, ja się wielu rzeczy nauczyłam. Ja się totalnie zmieniłam. Z moją mentalnością taką niezbyt jasną i słoneczną polską przyjechałam tam i nabrałam zupełnie innego takiego spojrzenia na świat. Mój stan umysłu jest zupełnie inny. Jest bardzo pozytywny. To nie jest taki amerykański, czasami do przesady nawet się ironizuje na ten temat. O, Amerykanie to są ludzie, którzy są optymistami do potęgi M, bez w jakiś sposób, że nie ma powodu do tego takiego naprawdę, że a ja uważam, że lepiej być właśnie przesadnym optymistą niż przesadnym pesymistą. Ja konkretnie to osiągnęłam taki, wydaje mi się, gdzieś tam spokój i środek. Czyli jestem optymistką, ale jak widzę, że coś się dzieje niedobrego, to nie rozpaczam, tylko tak jak Amerykanie, mówię, że trzeba coś z tym zrobić. Trzeba to odkręcić, naprawić, przeskoczyć te schody i dać sobie radę. I żyje mi się przez to o wiele lżej, łatwiej i przekazuję to dalej. Ja myślę, że stan umysłu jest najważniejszy i to jest taki właśnie amerykański stan umysłu. Taki pozytywny, taki wiara w człowieka, wiara w to, że z każdej sytuacji można wyjść. No dzisiaj przynajmniej deklaratywnie zarówno zwolennicy Donalda Trumpa, jak i Hillary Clinton mówią właśnie, że optymistycznie podchodzą do tych wyborów i że to ich kandydat zwycięży. A co oprócz tego optymizmu panią przyciąga cały czas do Nowego Jorku? Bo tak jak pani mówiła, cały czas regularnie pani tam jeździ. To jest naprawdę, ja mówię, że to jest Nowy Jork, to jest szaleństwo, które mnie przytuliło. Że to jest
jest to miasto niezwykłe, że to jest bardzo miasto, to jest twórcze miasto, przede wszystkim inspirujące, że tam właśnie jest wszystko naraz. Niektórym się to nie podoba, bo ja pamiętam, jak przyjechaliśmy do Nowego Jorku z Michałem Urbaniakiem i potem za nami przyjechał Wojtek Karolak i powiedział o Manhattanie, że to jest, że architektura Manhattanu to jest tak, jakby dziecku z chorą wyobraźnią dano za dużo klocków. To mi się bardzo spodobało. I ja nie mogłam się odnaleźć w tym mieście na samym początku, bo ja w ogóle kocham wieś, ja jestem Beskid Śląsko-Żywiecki góralką i nagle znalazłam się w środku Manhattanu i te wieżowce niezwykłe, wysokie, waliły mi się tak, wydawało mi się, że... Przytłaczające? Przytłaczające niesamowicie. Także to były trudne początki, ale pamiętam, jak żeśmy jechali z JFK na Manhattan z Michałem, to jugosłowiański taksówkarz zapytał się nas, na jak długo przyjeżdżamy do Nowego Jorka. Myśmy powiedzieli, a tak może na pół roku, może 8 miesięcy, albo może na rok. A on powiedział tak, jak zostaniecie więcej niż 9 miesięcy, to tak jakby się wam urodziło dziecko i już zawsze zostaniecie połączeni z tym miastem do końca życia. I oczywiście to jest racja. Czyli przyciąga cały czas? Cały czas przyciąga. I cały czas i wiem, że to miasto jest, że mogę tam w każdej chwili pojechać i tam jeszcze. I jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że mogę w każdym momencie sobie tam pojechać, wrócić i potem znowu pojechać i tak dalej. Także to jest cudne poczucie. Przeciągający Nowy Jork, który dzisiaj jest epicentrum wyborów, bo tam właśnie są sztaby i Donalda Trumpa, i Hillary Clinton, gdzie na pewno też bardzo uważnie wszyscy obserwują wybory, jak my tutaj w hotelu Westin. Tak bardzo jest. Serdecznie pani dziękuję. Dziękuję. Urszula Dudziak była państwa i moim gościem. Oddaję głos do studia. Urszula Dudziak mówiła o magii Stanów Zjednoczonych, o amerykańskim śnie i o amerykańskiej inspiracji. Ameryka to także ogromny wpływ na cały świat. Z tego powodu my obserwujemy, z tego powodu również cała Europa i nie tylko obserwuje to, co dzisiaj dzieje się w Stanach Zjednoczonych. O niemieckim spojrzeniu na amerykańskie wybory mówił Wojciech Szymański. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych śledzone są w Niemczech z ogromną uwagą. Od miesięcy media relacjonują przebieg kampanii. Widmo zwycięstwa Donalda Trumpa elektryzuje bowiem niemieckich polityków, ekspertów i dużą część opinii publicznej. Przedstawiciele niemieckiego rządu powstrzymują się jednak od ingerowania w amerykańską kampanię. Rzecznik Angeli Merkel, Steffen Seibert, pytany o faworyta w wyborach za oceanem, mówił: od 11 miesięcy nie komentowałem amerykańskiej kampanii wyborczej i wstrzymam się jeszcze przez kilka godzin. W środę będziemy mieli rezultat i będzie też reakcja niemieckiego rządu. Nieco więcej do powiedzenia miał rzecznik niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Martin Schäfer, który zwracał uwagę na emocjonalny, a mało rzeczowy charakter amerykańskiej kampanii. Schäfer przypominał też niedawny prasowy artykuł szefa niemieckiej dyplomacji Franka-Waltera Steinmeiera, który z niepokojem pisał o tak zwanej postfaktycznej erze w polityce. I zwracał w nim uwagę, że w Stanach Zjednoczonych, że w czasie kampanii przed referendum, przed Brexitem, czy na wschodzie naszego kontynentu, fakty, które da się udowodnić, czyli obiektywna wiedza, zdają się nie odgrywać już żadnej roli w wypowiedziach polityków i w tworzeniu polityki. O wiele dosadniej wypowiadają się niemieccy publicyści, którzy otwarcie ostrzegają przed wyborem Trumpa. Dziennik Hamburger Morgen Post opublikował wczoraj na swojej pierwszej stronie duże zdjęcie Trumpa z podpisem, tu cytat, tylko nie ten klaun z horroru. Wybory za oceanem pilnie śledzone są przez ekspertów w niemieckich ośrodkach analitycznych. Dr Daniela Schwarzer z Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, pytana przez polskie radio, jakie znaczenie mają te wybory dla Europy i Niemiec, mówiła: Deutschland ist
Niemcy są wciąż bardzo wyraźnie zorientowane na stosunki transatlantyckie i uważają zachodnie sojusze, czyli NATO, relacje z USA i oczywiście Unię Europejską, za ramy swojej polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Gdyby w Stanach Zjednoczonych pojawił się prezydent, który podważałby te struktury i nie proponował kooperacyjnego kursu wobec Europy, tylko wyciągał rękę w stronę Rosji i na przykład szukał zbliżenia z Władimirem Putinem, to oznaczałoby to dla Niemiec ogromne przesunięcie parametrów naszej polityki zagranicznej. Ale także w przypadku zwycięstwa Hillary Clinton Europa będzie musiała podejmować więcej odpowiedzialności za siebie. W Stanach od dawna trwa dyskusja o dzieleniu się obciążeniami w polityce zagranicznej, zarówno w sprawie zaangażowania militarnego, jak i finansowania operacji militarnych, a więc Europie zostanie nałożonych więcej obowiązków niż w czasach prezydenta Obamy. Schwarzer dodaje, że tegoroczne wybory prezydenckie to coś więcej niż tylko partyjno-polityczne starcie. Jej zdaniem z powodu postulatów Donalda Trumpa można odnieść wrażenie, że jest to głosowanie nad przyszłością liberalnej demokracji i światowego porządku, jakie znamy, które Trump postawił pod znakiem zapytania. Z Berlina Wojciech Szymański, a w studiu jest ze mną Jarosław Guzy. Czy zgodzi się pan z tym twierdzeniem, że niezależnie od tego, kto wygra dzisiejsze wybory, Europa rzeczywiście będzie musiała wziąć więcej odpowiedzialności za siebie? Europa powinna dorosnąć, powinna wziąć odpowiedzialność za siebie, tak naprawdę licząc od 1989 roku, symbolicznie uznając tę datę, bo w tym momencie rola Stanów Zjednoczonych w Europie zaczęła się zmniejszać z natury rzeczy. No, Stany Zjednoczone były gwarantem funkcjonowania Europy w takim kształcie, jakim była. O kształcie, dodajmy, który był dla nas szalenie niekorzystny, bo my zostaliśmy po tej drugiej stronie żelaznej kurtyny. I w momencie, kiedy Europa Zachodnia pod parasolem ochronnym amerykańskim bogaciła się, oddalała się od nas cywilizacyjnie, w tym czasie my, niezależnie od tego, że cywilizacyjne przemiany odbywaliśmy, ale w formule komunistycznej, co przyniosło takie efekty, jakie mieliśmy, kiedy musieliśmy doszulsować właśnie do wolnego świata i okazało się, z jakim bólem się to wiąże. Ale Europa musiała... Zawsze miała te Stany Zjednoczone, które w każdej chwili mogły uratować Europę przed tym samym. Donald Trump chce się kompletnie wycofać. Hillary Clinton z kolei jest twarda i będzie twarde warunki dyktowała. No, że w przypadku Donalda Trumpa nie jest jasne, na ile mu racja stanu amerykańska pozwoli wycofać się z Europy. Taki jest trend w jego kampanii wyborczej. Ale w momencie, kiedy zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, jeżeli zostanie, to wtedy zmierzy się z wszystkimi uwarunkowaniami, którym podlega prezydent, który nie jest monarchą absolutnym, a owszem, zasiada w tym miejscu, dostaje do ręki kierownicę, ale to jest cała wielka maszyna, którą ma kierować. Nie ma w niej, nie ma doświadczenia, prawdę mówiąc, ma mało wiedzy, bo to jest takie złudzenie, że na przykład wiedza z biznesu, już pominąwszy to, czy Trump był bardzo dobrym biznesmenem, czy kiepskim, niespecjalnie przekłada się na kierowanie państwem. Tak, to jest też wielkość amerykańskiej polityki, ciągłość, bo co prawda zmienia się tych kilka tysięcy stanowisk, ludzie przychodzą z nowym prezydentem, ale w dużej mierze mamy ciągłość polityki, zwłaszcza... Wbrew temu, co się wydaje Władimirowi Putinowi, państwo amerykańskie jest bardzo mocne i bardzo stabilne. I naprawdę jeszcze ta kampania wyborcza, obojętna jak ona jest dziwna, pełna agresji, budząca niepokój wśród wielu obywateli, tak jak dużą niechęć budzą oboje kandydaci, to tak czy owak po prostu ta demokracja amerykańska ciągle funkcjonuje i ma dużą elastyczność, zresztą podejrzewam, że większą niż część demokracji europejskiej. Co Europa trochę zatraciła.